drugim programem, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, będzie obrót detalu przez robota. Aby zaprogramować obrót detalu, przechodzimy do trybu ręcznego. Tryb robota musi być na trybie ustawczym. Wchodzimy w zakładkę programy. Tak samo jak wcześniej robot programy. Folder GUID. Nowy folder. Nazwa obrót. Znowu wybieramy sobie z Select Action Work Reverse, czyli obrót detalu. Wybieramy wrzeciono, na którym będziemy pracować. Jest to wrzeciono główne. Czy robot ma przejechać do pozycji domowej? Tak. Czy będzie przedmuch wrzeciona? Jaki czas będzie tego przedmuchu? Czy wrzeciono ma zorientować się pod jakimś kątem? Reverse Approach Distance. Będzie to dystans, od którego robot będzie z ruchem roboczym podjeżdżał do później zarejestrowanej pozycji, w której będziemy łapać detal. Work Grip Position. Jest to pozycja, w której robot łapie detal. Mamy również 10 pozycji, do których robot automatycznie dojeżdża. Wybieramy sobie pozycję numer 10 w naszym przypadku. Naciskamy przycisk funkcyjny Start. Odkręcamy. Tutaj musi być kluczyk na pracę bez wędki. Klikamy przycisk dojść do pozycji, odkręcamy posuw. Lampka zapala się, więc robot jest na pozycji zgrubnej. Teraz za pomocą wędki dojedziemy sobie do osi detalu. W tym celu możemy sobie przesunąć stoker, aby ułatwić dostęp do detalu. Wybieramy tryb pracy z wędką. Wędka robota. Wybieramy sobie odpowiednią oś. I dojeżdżamy do pozycji, w której będziemy łapać za detal. Zamykamy szczęki. Aktualna pozycja, rejestruj. Czy chcesz zarejestrować aktualną pozycję? Tak. Następnie mamy krok Pull Out Distance. Jest to dystans, z jakim robot automatycznie wyjedzie z detalem z wrzeciona. Otwieramy sobie uchwyt maszyny. Wyjeżdżamy ręcznie robotem z wrzeciona. Zasuwamy magazyn. Następnie mamy krok Chuck Air Blow Before Load, czyli znowu, czy chcemy przedmuch przez wrzeciono. Jaki czas ma być tego przedmuchu. Czy wrzeciono ma również zorientować się w jakiejś innej pozycji? Load Approach Distance. Jest to dystans, z jakim robot znowu dojedzie do tej pozycji i później pojedzie z ruchem roboczym do załadunku, do operacji drugiej. Workpiece Load Position. To jest znowu pozycja już po obrocie detalu. Również mamy tutaj pozycje zgrubne, z którymi możemy sobie podjechać automatycznie. Wybieramy pozycję 10. Przełączamy na tryb bez wędki. Start. Przyciskamy przycisk dojść do pozycji. Odkręcamy posuw. Robot automatycznie dojechał do pozycji zgrubnej wraz z detalem. Znowu możemy sobie odsunąć stoker. I za pomocą wędki dojechać do pozycji, w której będziemy chcieli ładować detal. Zamykamy uchwyt maszyny. Aktualna pozycja, rejestruj. Tak. Mamy już zarejestrowaną pozycję, w której szczęki będą zamknięte. Otwieramy szczęki robota. Następnie mamy Load Escape Distance. Jest to dystans, o jaki przesunie się chwytak robota, aby wyjechać spoza detalu. My sobie automatycznie odjedziemy za pomocą kółka. Zapisujemy nasz program. I program jest stworzony. Teraz możemy go puścić w trybie automatycznym. Aby wybrać program w trybie automatycznym, zmieniamy tryb robota na automatyczny. Przechodzimy w tryb MDI, wykonujemy komendę rcall
reverse, czyli folder, z którego ma nam zaczytać program i nazwa programu. Zielony. High Technology Machines Limited. Productivity Development.